Warszawy, 4 czerwca 1989 rok w Białej Podlaskiej i regionie Bialskim. Pan prezydent wyszedł z inicjatywą kilka miesięcy temu, aby tą rocznicę szczególną w Białej Podlaskiej uczcić, aby były wydarzenia, które będą nawiązywały do roku 89 i aby mieszkańcy Białej Podlaskiej, a szczególnie młodzież, w należyty sposób uczciła tamte wydarzenia. W zasadzie te obchody rozpoczęliśmy wizytą prezydenta Lecha Wałęsy w Białej Podlaskiej. Odbyły się także już spotkania młodzieży w szkołach ponadpodstawowych w Białej Podlaskiej z osobami związanymi z wyborami, którzy aktywnie wówczas uczestniczyli, działali w trakcie tych wyborów. Kolejnym wydarzeniem jest otwarcie dzisiejszej wystawy. Wystawy poświęconej Białej Podlaskiej, ludziom z Białej Podlaskiej, a także z całego regionu, którzy aktywnie działali w Solidarności, a następnie uczestniczyli w tych wyborach. Szanowni Państwo, chcieliśmy połączyć historię z XXI wiekiem, z teraźniejszością. Chcę powiedzieć, że w konkursie na prezentację multimedialną Wolność to wybór wzięło udział 6 bialskich szkół podstawowych. Wpłynęło do nas 29 prezentacji multimedialnych. Pan Józef Szewczycki był pierwszym delegatem na posiedzeniu.
zakładową solidarność trzech nauczycieli akademickich. Tylko była grupa pracowników administracyjnych i była grupa pracowników obsługowych i trzech nauczycieli. Proszę Państwa, my żeśmy byli szykanowani. My byliśmy pokazywani palcami, nam nie pozwalano zbliżać się do młodzieży, mieliśmy na nie zły wpływ. Okazało się, że mieliśmy dobry wpływ, komuna upadła. My żyjemy w wolnym kraju, możemy... Że przeżyłem w tych latach 62 takie przygody z milicją, z policją. Otóż dwukrotnie byłem wieziony pod eskortą. Po raz pierwszy, kiedy transportowano, przewożono cały skład internowany z Białej Podlaskiej do Mulawy, około 40 osób, tam dwa autobusy nas wiozły pod bardzo ścisłą, bardzo ostrą, bo strzegli nas milicjanci się z ostrą amunicją do więzienia w Mulawie. Po drodze żartowaliśmy sobie dzisiejszo, że chyba na Białej Niedźwiedzie jedziemy, po prostu na wschód, bo dawa jest przy granicy, jak wiecie. Na szczęście skręcono w tą dróżkę do więzienia, no i tam dalszy ciąg internowania, bo to był pierwszy przejazd pod obstawą jeszcze w tej milicji. A druga moja przygoda z obstawą była 4, a właściwie 5 czerwca 1989 roku, po tych słynnych wyborach, kiedy ja, kolega Andrzej, jeszcze kilka innych osób, byliśmy w komisji wyborczej i do tej takiej głównej wojewódzkiej, która była wyborcą, która miała miejsce w Urzędzie Wojewódzkim, ta komisja liczyła głosy te zebrane w województwie jawsko-podlaskim. Trwało to dość długo, choć okazało się, że i tak bardzo szybko to się stało, bo już w poniedziałek wieczorem, później po 21:00, trzeba było zanieść te głosy do Warszawy. No i towarzysze, które tam byli w komisji, bo strona już była bardzo wielkim tam składzie, 3-4 osoby, ponieważ już wiedzieli, jakie są wyniki, zdecydowali to na mnie. Niech sobie soldatom wiezie te głosy. Ja z przyjemnością przyjąłem ofertę i wtedy już nie milicyjnym wozem z karabinami, ale policyjny samochód, ja polowy zwykły, ja drugim polowcem, kierowcą, wiozłem te głosy do Warszawy. Do Sejmu oczywiście była jeszcze milicja. Do Sejmu, gdzie no, z taką atencją tam przyjmowano te głosy. Przyjmującym głosy był mecenas Andrzejewski, słynny też opozycyjny działacz, który tak z uśmiechem, z takim bardzo radosnym na twarzy przyjął ocenę tego głosu. Dobry, jesteście drudzy w Polsce. Dziękuję Wam za taką szybką akcję. Mówione wskazują na to, że to był szok. To władze komunistycznej też był szok na klęskę. Że władze komunistyczne i komuniści spodziewali się zwycięstwa w tych wyborach. Że tak w zasadzie w Komitecie Centralnym tam w Warszawie, w komitetach wojewódzkich zakładano zwycięstwo. I tutaj pan Ryszard powiedział o tym szoku w komisji, gdzie przecież to byli przedstawiciele władzy komunistycznej, którzy zaczął bardziej, bo tak to trzeba powiedzieć, był wstrząsem psychologicznym i każdym innym. Ale to też świadczy o zwycięstwie Solidarności i o wielkości tego zwycięstwa. I siła tych wyborów i efekt zależał od osobistego zaangażowania jednostek, a więc poczynając od Wojewódzkiego Komitetu Wyborczego, to był sztab, który prowadził pracę organizacyjną. Ustalał terminy i ewentualnie, gdzie trzeba obsłużyć jakąś imprezę. Nas było trzech kandydatów z Solidarności. Andrzej Czapski, do Senatu, ja do Senatu i do Sejmu. Mieliśmy tę dobrą sytuację, że Jacek Szymanderski
potrafisz pięknie przemawiać, agitować. Ja mówię, taki typowy wieczorek, który potrafi porwać szum. Na tych spotkaniach jeździliśmy na różne spotkania. Na wioskach, w miastach, a tutaj w Białej, pan się zaszedł w Wiliłowski. I żeśmy razem we trzech występowania, ideal był wypełniony po brzegi. I artystyczną część i zapewniała nam piosenkarka o nazwisku Potyka. Agnieszka. Agnieszka Potyka. Oraz satyryk Wolski, który teraz brytuje w telewizji publicznej. O nas mówiono, że trzech tenorów idzie do Sejmu.